Tak, dzisiejszy dzień się skończył. Zobaczcie, jest juniorek, ekipa. Jest Maniek, bo już tam dużo komentarzy poszło. Gdzie jest Maniek? Gdzie jest Maniek? No a gdzie? Na szklarni. Na szklarni, dokładnie. No jak wiecie, to Maniek był na urlopie w Polsce. No i jakim przy... urlopie? No właśnie, no tak to jest. To przecież był jakiś długi weekend tylko, nie? Tak, bo to zleci szybko i kurde, no. Nawet nie odczuje człowiek, że był na tym urlopie, nie? No ani trochę, to moment i urlopu nie ma. Zresztą co to za urlop, to takie załatwianie spraw tak naprawdę. To jest najgorsze, a to dentysty, a to się rozliczy. To tu, to tam, do jakiegoś lekarza i... Tak, to jest właśnie przewalone, bo trzeba na okrągło biegać. A niestety. Ale, no, ale tak to taki jest urok urlopów, nie? Jo. Taki jest urok urlopów, ale ja się chciałem spytać, bo wczoraj była straszna wichura tutaj w Holandii, sami dobrze widzieliście i widzowie na pewno też o tym słyszeli. Wiatr wiał tu w porywach do 145 km na godzinę, z tego co wiem. Jedna osoba nie żyje, bo drzewo się przewróciło na auto, jakaś tam 50-letnia kobieta zmarła. Czy jak żeście jechali, czy mieliście jakieś problemy z dojazdem tam do was, czy? No ogólnie to mi BMW-kę rozwaliło, ale to jakbyście chcieli, link w opisie tam. A tu nie miałeś ubezpieczonej? To tak nie, normalnie? No, za... Bez autokasko? No. Taka fura bez niczego? Człowieku mi na paliwo nie starczało. No. A, no ale przecież on ma 7,20, to jest moment sobie odrobić. No zrobię sobie. No weź to razy 4,40 teraz, ile to złotówek? To jest pełno. A policzę, czy te plecaki papryki wyniesione były sprzedane, nie? Właśnie, właśnie. Słuchajcie, jakby ktoś chciał też, to również tam kontakt w opisie. Ale wiecie, ogólnie było po drodze dużo rozwalone, nie? Bo ja tak poważnie to... Ogólnie nie było problemu, bo już było wszystko posprzątane, ale takich gałęzi mega było tam koło na nas na nie? domka gdzieś tam gałąź wybiła szklarnię, szybę znaczy się jedną, żeby tam nie wiecie, nie siać parmazonów. Ale to ładnie, ale żeście dotarli bez niczego, bo ja widziałem zdjęcia, tu nawet auta z autostrady spychało tak wiało, nie? Tu nie, tu już było wszystko posprzątane i było okej, z dojazdem nie było problemu. No oby w Polsce ten wiatr też zmalał, bo stąd właśnie wszystko idzie do Polski i pewnie dzisiaj tam to się dzieje. Już, nie, ale fajnie. Traci na sile, bo tu miało najwięcej, właśnie 145 km na godzinę, nie? No to jest, no to już jest suma, nie? Fajnie, lubię jak tak coś rozpierdala. Tak, ja też lubię, tylko szkoda jednej rzeczy, że wiatrak mi wyjebało, nie? Wywaliło go całego na bok, ale jak wiecie, jest solidny, nic się nie stało, nic się nie złamało, po prostu go na trzy części rozłożyło, bo ja go nie skręcony miałem. No ogólnie stoły, stoliki, wszystko poleciało do sąsiada, u sąsiada też dużo roboty i wczoraj po robocie musiałem walczyć do 9, no niestety, no. Tak to sami było. Jak coś my ci naprawimy, nie? O właśnie, to są chłopaki, na takie koła można liczyć, kajne nie? Kajny problem. Kajny mechanik, problem. Kucharz, wiesz. I kurwa malarz, nie? Kurwa. Trzy zawody świata, kurwa, ja będę naprawiał, ty kim jesteś? Malarzem. Pomalujesz, a ja będzie... ja gotuję ty coś. Nie, on będzie chleb robił z mąki, którą w wiatraku przemówił. O, widzicie? I taka ekipa sobie zawsze poradzi, nie? Ja też link jakieś... opiszę na ten chlebek, nie? Jak macie właśnie jakieś zboże, to podsyłajcie, Ochara zmieli, ja upiekę. O, młyn jest, więc damy radę. Ogólnie cena spadła 60-70 centów za kilogram, a pamiętacie jeszcze całkiem niedawno była po 2 euro, po 2,30. Także z tego względu dzisiaj wcześniej ścinkę kończymy. Bo szef mi mówi, że zawsze jak jest poniżej euro, to się wtedy już nie opłaca im, jak jest cena poniżej euro. Jak widać, dzisiaj mamy przepiękną pogodę do pracy. Zobaczcie, pada deszczyk, wieje cały czas słońce, wieje cały czas wiatr mocno. Papryczki mamy oczywiście po dwa wózki. Zobaczcie, ja sobie tu akurat dzisiaj trafiłem na rajeczkę, gdzie wiszą te długie, bardzo słodkie papryczki. No od razu sobie naścinałem, bo rzadko się... Trafiam do tej rajki, bo to jest tylko w jednej rajce. Ale jak ktoś trafi, to od razu sobie parę sztuk bierze, bo jest naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo dobra ta papryka. Tu ja sobie na końcu stoję. Dzisiaj z samego rana alerty, że będzie bardzo mocny wiatr. Ma wiać nawet do 60 km na godzinę. Ciemno przez to jest na szklarni i zobaczcie. Tu dookoła nie ma drzew, gdzieś tam są dopiero. A zobaczcie, nie wiem czy mi się uda zbliżyć. Cała szklarnia jest u góry w liściach. W kawałkach liścia. Widzicie? Cały syf, a tam w tym korycie tam to jest mnóstwo wody. Z całej tej szklarni to spływa.
Ale tak jak mówię, taka pogoda jest naprawdę bardzo dobra do roboty. A jeszcze bardziej do spania. Ale tym się zajmiemy, jak wrócimy. I co, wszyscy zostają na tych zdjęciach, czy? Jest to ciężka sytuacja, bo tu niektórzy nie chcą, niektórzy chcą i nie wiadomo, no. Ja dzisiaj raczej zostaję, a wolałbym jutro wolne, wiesz? Aha, ale to możecie tak zrobić, że dzisiaj, jak wcześniej skończymy, zostaniecie, tak? Tak, no pytał się wczoraj szef, no bo wie, że jest dużo godzin i mówi, że jak chcemy, nasz wybór, możemy zostać albo dzisiaj trochę pozbierać, albo jutro, albo dziś i jutro, jak ktoś by chciał, wiesz, dorobić. No, no ja wolę tylko dzisiaj zostać i sobotę. No już ostatnio ile pracowałeś? Trzy soboty przepracowałeś, nie? Czy dwie? A nie, bo ty byłeś na urlopie, nie, to junior. Nie, ja byłem na urlopie. To junior, to junior, o. No ale wiesz, jest dużo godzin w tygodniu, no to starczy, nie? A można pójść w sobotę, jak będzie mniej godzin, wiesz, co chodzi? No wiem, wiem. No. A tak to weekendzik coś można porobić, podobno ma być ciepło, nie? No kurde, 32 stopnie ma być w sobotę. No, no to... Ładne te papriki dzisiaj, nie? Tylko trochę tej poprzypalone jeszcze jest. Sporo jest przypalone, zobacz. Tu tak, ale są takie duże one, twarde, nie dzisiaj. Coraz lepiej, nie? Wczoraj było gorzej, nie? Dopiero pod koniec dnia się takie lepsze zaczęły. No i gicio, tam idzie cała watacha. Szybki rzut na nich. O, zobaczcie, widzę tam O'Hare, juniora i kobiety z Ukrainy. Dobra, bo ten obraz skacze, zmniejszymy tego zooma. Co mówiłeś? Co? Co mówiłeś? Wy uciekacie, co? Chyba tak, no. Posprzątamy i dajemy nogę. Tak, bo ogólnie sprawa wygląda tak, że dzisiaj kończymy wcześniej, koło 12 pracę. Jest piątek. I ci, którzy pracowali ostatnio w sobotę na tych zgniłkach, sobie nadgodziny robili, to mają do wyboru, mogą przyjść jutro i dzisiaj skończyć o 12, albo mogą dzisiaj po prostu robić do 16.30 i jutro nie przychodzić. I Marcin mówi, że to jest bez sensu, żeby dzisiaj jechał o 12 i jutro przyjeżdżał do 12. Woli dzisiaj zostać do 4:30, jutro mieć wolne. I moim zdaniem to jest bardzo logiczne wyjście z tej sytuacji. No, jak już jestem w pracy, to wiesz, już można tu zostać, nie? No pewnie. Dobra, ja tu już dojeżdżam do ciebie. Cena spadła bardzo, dlatego zostawiamy 8 trali. No właśnie mi to samo gadał, że woli. 70 żeby centów. Ile? 70 centów. O kurde, a pomyśl, jak była po 2 euro, po 2,30? No, po 2,50 nawet było, no. Nie? To jest duży spadek, nie? To masz 60-70% spadku, nie? No. Jak nie więcej? No mniej więcej tak, bo zaraz będą pisać spinki, kurwa, co tym jest z matematyki. Tam wyszło 72%. Dobra, już dojeżdżam. Doły w miarę czyste, ale dziś słoneczko przyświeca. Zobaczcie, tyle papryczki mam. No, w sumie można powiedzieć, że tak czy tak dwa wózki są, czyli taki standard w tym roku. Będziemy mieć chyba cały czas po dwa wózki, wiadomo, tam się zdarzy jakaś rajka, że jest troszkę ponad, ale to tak naprawdę sporadycznie. Przesunę sobie rurę, no i możemy jechać dalej. Im bardziej będziemy z tyłu, tym podejrzewam będzie coraz mniej tej papryki. Teraz już są fajnie, zobaczcie, są fajnie przerzedzone, że nie ma tak dużo. Gdzieniegdzie jest jedna, więc się jedzie na luzie teraz. Dawno nie było tak, bo zawsze, jak wam pokazywaliśmy, to zawsze było tak pełno papryk u góry, że nie szło nawet palca wcisnąć. A teraz się tak zrobiło, że se jedną rączką można fajnie zrywać i nie jest wcale ciężko, ale przygrzewa. No na dworze jest dzisiaj, aktualnie jest 18 stopni, w środku no będzie koło 23, można powiedzieć, mniej więcej. No ale okna się otwierają, więc jest luz. O, jak to fajnie idzie. Z tego co słyszałem, to coraz gorzej mają pomidory, bo jest ostatnio było 10 centów za kilogram. No to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ale to chyba teraz wszystkie szklarnie, wszystkie warzywa, myślę, że tak mniej więcej mają. Dobra, ja sobie jadę dalej, tu ścinam. Raport paprykowy zdany. Ogólnie tak koło w jeden dzień zbieramy około 31 ton.
Jest to, no jest to bardzo dużo można powiedzieć. Jak wiecie, na początku zbieraliśmy 20, a teraz już dłuższy czas, to mamy około 31 ton dziennie, czyli jest to naprawdę mega dużo. Dobra, 12 chyba 10 jest, wszyscy idą na przerwę, zostałem ja z Ocharą. Ochar, powiedz mu, że my tu wszystko skończymy. Stefan, wajcha hirale z klarmakę. O! Dobra, to co, położymy tylko na te, tak? Na wózki białe? Tak, tak! Czy on powiedział, że... O ja, i skut! No właśnie mówię, Ochar, że... Wszyscy skończyli pracę, a my zostaliśmy to podłączyć. Znaczy skończyli, że poszli na przerwę, nie? Tak, w sumie mamy zrobione. Tych na te rury co, tak zostawimy? No, bo tak, bo ja się go pytałem, ja chciałem to na białe kontenery walić, ale Charles przyjedzie heftrikiem i on to na palety będzie dawał i palety jakimś to do góry będzie wrzucał. A tak, no bo zakładają to nowe rury, właśnie. Nie ma sensu. Już jest część wózków z nowymi rurami. Starzy widzowie pamiętają, że już te idą do lamusa, jak to się mówi, tak, nie? No. A będą teraz takie. Wyłączane są tu, te guziki? No mówili, że wszystkie są wyłączone, ale wiesz, nie ma co im wierzyć. Jeszcze jeden wyłączyłem. Ochara, tylko jedną ładowarkę ładujemy, czy drugą bierzemy? Ja nie wiem, gdzie jest ta druga właśnie, no. Powinna być druga, ale... A co on gadał? Nie wiem, gdzie są. No nie, to koniec. Tu oni zatrzymał specjalnie wózki, nie przyjadą, no to wie... Ale cena powiem. Spadła, dlatego 8 trali zostawił. Mówiłem teraz Marcinowi niedawno. Ta, spadła 70 w centów, no. No. Za dużo. Mała jest jeszcze taniej, 30 centów. Cześć, pomidory to 10 centów, to już jest w ogóle dramat. No. Za kilogram. 10 centów za kilogram? No, to jest człowieku, to jest dramat jak chuj. Dobra, to co? Idziemy mu powiedzieć po prostu, że nie było drugiej ładowarki, jedna jest podłączona. A reszta nie podłączy. Oni ze zdiłkami idą w którą stronę? W tą? Tamtą. Tamtą. Ja chyba powiem Marcinowi... To czemu nie kazał wkładać tu białych wózków? Nie, bo on nie chce ich teraz posyłać, żeby oni tam mogli sobie zbierać. Dopiero później pośle. Aha. Tak samo on tu będzie z heftrikiem jeździł. No, czuję. Te rury brać, nie? No, dobra, to mniej roboty dla nas. Myślałem, że tu jeszcze trochę pobędziemy, a... Nie, będziemy... Jak on sobie to weźmie widlakiem, to... Im jeszcze wszyscy zostają, ogólnie wszyscy zostają, bo teraz gadałem, że wszyscy na dziewczyny zostają. Z Ukrainy też zostają? Też zostają. Tylko my we dwóch idziemy, do czego to doszło? Tak, my idziemy... No ale wiecie, widzowie, my mamy stałą pensję i jak my idziemy do domu teraz o godzinie 12, to... Tak czy tak się nic nie zmieni w przelewie. To wypłacę mamy taką samą, jakbyśmy byli do 16.30, także... Tak, no... No ale więc... pamiętajcie o tym, że mamy też później więcej godzin pracujemy i to się nam wyrównuje. To nie jest tak, że on teraz płaci nam za darmo. Tak. Kiedy możemy wcześniej, to kończymy wcześniej. Jak trzeba zostać dłużej, to zostajemy dłużej i nam się to cały czas wyrównuje. Tak, a wypłatę mamy co miesiąc taką samą. Tak, poza tym my siedzimy tu cały rok. Nie? Tak, cały rok. Wiadomo, no. Nie, my w zimę oni mają długie urlopy, mamy tylko 6 tygodni urlopu w roku. 5,5-6. A niektórzy mają 2-3 miesiące. Tak. No i wiadomo, pracują przez agencję. Czym więcej godzin, większa wypłata. Ale my, znowu potem wolne, nie? My na stałych umowach to już trochę... Inaczej to wygląda. No i tak jest przywilej, że możemy sobie po prostu iść do domu. Zresztą podejrzewam, każdy, kto jest na stałej umowie, jak się kończy wcześniej, to od razu idzie do domu. Bo to tak czy tak jest wszystko wyrównane, więc nie ma co siedzieć, nie? O! Cześć Agnieszka. Co u ciebie? Dawno ci nie było na odcinku, weź ładnie pomachaj tutaj. Dobra, pomachałam. Jak się robi dzisiaj? Dzisiaj się pracuje bardzo dobrze. Mniej pracy niż... Więcej papryki, my mamy mniej, my już mamy koniec. Dobra. A ile rajki zostało? Teraz mi zostało jeszcze 4 rajki. 4 rajki. 4 rajki do weekendu. 4 rajki do weekendu. Dobra, trzymamy kciuki za Agnieszkę, trzymaj się, papa i miłego weekendu. Na razie, Aga. Ochar to lubi pomachać kobietom, no. Tak. Ochar jeszcze ani jednej kobiecie w życiu nie odmachał, jakby pomachała. No, jasne. Dobra, trzymajcie się jego.